Witaj, mam na imię Kamil i dziś opowiem Ci o ochronie przed saldem ujemnym. Czym jest taka ochrona? Aby zrozumieć to zagadnienie, przyjrzyjmy się przykładowi z niedalekiej przeszłości. W styczniu 2015 roku gwałtowna zmiana kursu franka szwajcarskiego sprawiła, że wielu inwestorów zadłużyło się na miliony. Jak do tego doszło? Pewnie wiesz o tym, że większość traderów wykorzystuje mechanizm dźwigni na poziomie co najmniej 1 do 100. Dzięki niemu są w stanie osiągać niesamowite zyski, jednak może on przynieść również dotkliwe straty. Przy braku płynności, jak w przypadku franka szwajcarskiego, broker może nie być w stanie dokonać zamknięcia transakcji w odpowiednim momencie. A bez gwarantowanego zlecenia stop loss trading może nas drogo kosztować. Może to spowodować saldo ujemne u tradera i sprawić, że będzie on winien pieniądze swojemu brokerowi. Okropne, prawda? Nie dość, że jego transakcja była stratna, to jeszcze jest winiem pieniądze. Niestety, w przypadku wielu brokerów tak właśnie to wygląda. Na szczęście mam dla Ciebie również dobrą wiadomość, ponieważ nie wszyscy brokerzy działają jak komornicy. Niektórzy oferują ochronę przed saldem ujemnym. Co oznacza, że pokrywają wszelkie straty poniesione przez ich klientów. Czy już wiesz, jak dobra jest to wiadomość dla Ciebie? Nasi klienci mogą korzystać z ochrony przed saldem ujemnym, jak również z gwarantowanych zleceń stop loss. Nie musisz więc martwić się dodatkowymi kosztami, takimi jak saldo ujemne czy negatywny poślizg cenowy. A co jest w tym wszystkim najlepsze? Zapewnienie sobie tego spokoju ducha jest całkowicie bezpłatnie dla wszystkich klientów, niezależnie od typu konta.